Szczerze, na początku wdarła się w moje życie panika. Parę tygodni nie jest jakimś bardzo dużym problemem, ale każdy na sobie mógł już przetestować, że to jest zupełnie inny czas. Jedyne, czego się w tym momencie możemy tak naprawdę uczepić, to są chyba właśnie ludzie. Po raz pierwszy od studiów spędziłam bardzo dużo czasu z moimi rodzicami, wyjechałam na wieś. Ja nie planuję żadnych wakacji zagranicznych. Pobyt tam, kontakt z przyrodą na pewno działał na mnie niesamowicie kojąco. Tak, to jest piękne, że w końcu jest na to czas. Trzeba się w jakiś sposób motywować, że człowiek musi stać się własnym trenerem. Wydaje mi się, że stałam się dla siebie bardziej wyrozumiała. Czy są tematy, na które wcześniej nie było czasu, a teraz jest czas porozmawiać. Wszystkie te rzeczy sobie zapisuję i staram się je rozkładać na różne dni, żeby nie wszystko robić tego samego dnia. Chyba nie jestem dla siebie aż tak surowa i wymagająca jak wcześniej. Być trenerem samego siebie jest to taka chyba największe wyzwanie podczas tego okresu.